Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć o tym, jak jesteśmy w oczach Boga, kim jesteśmy w ogóle, co z nami jest. Ogólnie jaką mamy wartość w oczach Bożych, co Biblia mówi, także Bóg strzeże nas jak źrenicy swojego oka i to są wszystko takie teksty, że ciężko to zrozumieć tak naprawdę, nie? Ale ciężko to zrozumieć, dlaczego, to się wyjaśni później. Bo w pewnych okolicznościach jest to, powiedzmy, łatwe do, no można powiedzieć, można to nazwać do zrozumienia. Ale w pewnych okolicznościach, w innych okolicznościach jest to trudne do zrozumienia. Zaraz tutaj się temat, tutaj rzucam taką zagadkę na początek, bo każdy będzie kombinował, o co chodzi. Ale tak, mnie taki tekst zawsze dotykał, jest napisane w którymś liście, nie pamiętam, że odnośnie Jezusa, że no tam przyjdźcie do tronu łaski, gdyż On, mowa tu o Jezusie, ma o was staranie. Czy tam w innym przykładzie, Jemu zależy na was. I to takie, no tak jak Jezus jest arcykapłanem, doświadczonym we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Także on zna ten mozu, ten ciężar życia, czasem i tak dalej. I dlatego potrafi nam współczuć. Właśnie ktoś taki stara się o nas. Nie wiem, jakkolwiek, nie umiem tego sobie wyobrazić, jak to tam wygląda. Tak, ale jest taka sytuacja, że nasz Bóg ma o nas staranie. I to jest pierwsze primo. W innym miejscu jest też napisane, że właśnie On wydał swojego Syna za nas, tak? Czyli wydał najważniejszą dla siebie osobę w zamian za bandę grzeszników. Czy to nam coś mówi? Nie wiem, ciężko to sobie zobrazować, ciężko sobie to wytłumaczyć dla naszego ludzkiego umysłu. Dobra, idziemy dalej. Dlaczego? Nie wiem, czy to będzie już rozwikłanie tej zagadki. Być może. Ale chodzi mi o to, że nasze ludzkie pojmowanie, nasz ludzki umysł nie jest w stanie przyswoić rzeczy Bożych, czy też duchowych. I dlatego na nas jest oczekiwanie, żebyśmy stanęli w wierze. Bo ludzki umysł nie ma łączności z Bogiem, de facto. To znaczy, po co jest głowa? Nie? Że na przykład jak jedziemy autem, widzimy czerwone światło, to sobie myślimy, no trzeba się zatrzymać. Albo w innej sytuacji, kiedy robimy obiad i kipi nam w garka, no to musimy zmniejszyć ogień. I tu nasz umysł świetnie się sprawdza. Albo jak jedziemy za szybko, to wiemy, że wypadniemy i potrafimy sobie to skalkulować, że wypadniemy z zakrętu, jak jedziemy za szybko. No nie zawsze nam się uda, także... Ale ogólnie nasz umysł po to jest, ten cielesny, do takich rzeczy, można powiedzieć, czysto technicznych. Ale tym umysłem nie jesteśmy w stanie rozwikłać duchowych tajemnic. I często to jest takie płynne, dlatego ciężko mi to określić nawet. To jest chyba ciężko w ogóle wytłumaczyć, o co chodzi. Umysł cielesny, umysł Chrystusowy, no bo tak, jesteśmy w myśli Chrystusowej, nie? I tutaj temat taki, że można by się rozwlekać, ale wydaje mi się, że uda mi się to wszystko spiąć do kupy, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi tutaj. I tak, po co musimy stanąć w wierze? Jakby to... Stanięcie w wierze to jest jakaś opozycja w stosunku do świata, jakaś opozycja w stosunku do nurtu tego życia,
I to wymaga od nas wysiłku. I to jest wyzwanie, jest jakiś wysiłek, któremu trzeba sprostać i no jeśli przeszliśmy ze śmierci do życia, no to do Królestwa Bożego, no to takie są zasady Królestwa Bożego. Możemy się z tym zgadzać i nie zgadzać, no bo jest takie, że wolność, nic nie muszę, ale jeśli zgadzamy się z zasadami Królestwa Bożego, no to wiara to jest wymagana sprawa. Nie jest to takie, że mogę wierzyć albo nie wierzyć. No możesz nie wierzyć, ale w ostatecznym rozrachunku jest problem wtedy, nie? Także wiara, i tutaj nie boję się użyć tego słowa, bo każdy z nas się na to pisał, na życie w Królestwie Bożym, musisz wierzyć. Takie jest wymaganie, po prostu musisz wierzyć w Boże Słowo, w obietnice Boże i w te wszystkie rzeczy. Ten wysiłek nie pójdzie na marne. Biblia mówi, że kto uwierzy, nie będzie zawstydzony, tak? I często na jakimś tam pułapie życia coś nam nie wyjdzie i odczuwamy wstyd, ale ogólnie Biblia mówi, że nie będziemy zawstydzeni. Kto uwierzy Bogu, poczytane mu to będzie za sprawiedliwość i nie zostanie zawstydzony. I Bóg wynagradza tych, którzy go szukają. Jest taki fragment, że umysł cielesny nie rozumie rzeczy Bożych i głupstwem mu się wydaje, a Bogu się upodobało przez głupstwo głoszenia słowa zbawić biednych, tak? Czyli dlatego cielesnego umysłu te rzeczy Boże, ja parafrazuję, żeby tutaj ułatwić nam, nie? Dla cielesnego umysłu te rzeczy Boże są głupie, są nie do zrozumienia. I często my, jako zadeklarowani wierzący, przez swój cielesny umysł patrzymy na rzeczy Boże. Patrzymy na brata czy siostrę w kościele przez cielesny umysł i wtedy nie widzimy tego, co jest za zasłoną duchowego świata, że tak to nazwę. Czyli nasze oczy cielesne widzą jakieś zachowanie i oceniamy sobie w jakiś taki sposób, jaki nam pasuje, jak się nauczyliśmy, tak? Ale to nie jest prawdziwy stan rzeczy. To jest taka ułuda, można powiedzieć. No bo właśnie w duchowy sposób powinniśmy rozsądzać rzeczy, tak? I co to znaczy? Czuję, że ciężko mi to wyjaśnić, ale spróbuję. Ktoś mniej więcej jest ze mną? Wiem, o co chodzi, okej. Okay. I co to znaczy? Bo tak, powiem sytuację z mojego życia, będzie prościej. Na przykład, jestem smutny. Coś tam się stanie, jestem smutny, nie? Idę się modlić i naprawdę skupiam się na modlitwie, skupiam się na uwielbieniu Boga. Nawet te sytuacje, które sprawiały, że jestem smutny, nagle nic się nie zmieniło w świecie naturalnym. Ja się modlę i nagle jestem w ogóle zadowolony i totalnie nie ma problemu, nie? Zniknęło, ale nic się nie stało. Czemu? Wszedłem w świat duchowy, w duchowe spojrzenie, w duchowej rzeczywistości. Popatrzyłem na sytuację i się okazało, że jest błogosławieństwo, jest radość, jest szczęście, jest zaufanie, ale nic się nie zmieniło, tak? I w tym jest sen, i w tym jest cały
wysiłek związany z wiarą, żeby nie dać sobie patrzeć oczami cielesnymi na rzeczywistość, tylko jak najczęściej, jak najwięcej, jak najbardziej patrzeć w duchowy sposób na rzeczywistość. I wtedy sytuacja jest diametralnie inna i wszystko się zmienia. W innym fragmencie jest napisane, że jeśli szukamy, Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. To jest cytat. Tak jest na pewno napisane. Nie przybliżam kontekstu, ale no, to wiemy, o co chodzi. Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. Czyli Bóg nie wynagradza tych, którzy Go nie szukają. Jeśli nie szukamy, to Bóg nic nie robi. Chociaż nas kocha i tak dalej, nie? Ale takie jest duchowe prawo. Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. Kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Właśnie dokładnie to. I teraz tak. Jest jeszcze inny fragment. Nie polegaj na własnym umyśle. No to jak? No przecież jak? Trzeba polegać, nie? Na własnym umyśle. No właśnie w tym dobrym zrozumieniu nie. Nie polegaj na własnym cielesnym umyśle, ja bym powiedział. Tylko zanim wydasz osąd, wydasz wyrok, spróbuj popatrzeć z duchowej perspektywy na sytuację, na człowieka, na swoją sytuację, na swoją wartość. Ja wiem, że moja wartość, powiedzmy, w mojej głowie jest sporo rzeczy do dopracowania, powiem tak, nie? Ale wiem, że jeśli wejdę w ducha i popatrzę w duchowy sposób na siebie, to wiem, że hallelujah, jest super, jest okej, jest pięknie, nie? I to właśnie jest to sedno, które chciałbym właśnie tutaj uwypuklić i po prostu zauważyć, tak? Czy przekazać to. Odnośnie wynagrodzenia, tak? Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. I tu jest jeszcze taka... Ogólnie wszystko, na przykład co ja przeżywam i co przekazuję, u mnie wychodzi to z pułapu serca. Ja po prostu z tej perspektywy staram się to mówić i... Odnośnie, tak na marginesie może, trochę to jest poza tematem, ale przyszło to do mnie i wiem, że to też jest ważne. Jest taki fragment, że Jezus mówi do swoich uczniów, jeśli zrobicie wszystko, co mieliście do zrobienia, powiedzcie, jesteśmy sługami bezużytecznymi. I jakby, nie wiem, Kasiu, jeśli mogłabyś znaleźć, ale nie wiem, czy to znajdziesz. No. Sługi bezużyteczne może piszesz w ten. A jak nie, to ja za chwilkę poszukam i sobie dopracujemy to. Ale jeśli szukamy Boga i szukamy Jego Królestwa, to mimo, że jest nam obiecana zapłata i wynagrodzenie naszych starań, to nie oczekujmy tego. To jakby pozwoli nam zachować serce w czystości. Znalazłaś? No, chyba tak. Na przykład historia Szadrach, Meszach, Abednego. Ale ja wiele wątków poruszam dzisiaj. Trudno. Będziecie musieli sobie to rozkminić. Oni mieli tak, że powiedzieli, tam sytuacja była polityczna, że jak oni się nie pokłonią przed
przed Polskiem, no to zostaną tam rzuceni do pieca. I oni wysunęli jakby oni przyjęli takie stanowisko. Czy Bóg nas z tego wybawi, czy nie, my będziemy ufać Bogu. Nieważne, co się stanie, tak? I to jest ta postawa w serca, którą ja zauważam, że właśnie Boże, ja robię to dla Ciebie z miłości. Wiem, że Ty mi wynagrodzisz moje starania, moje trudy, ale nawet jeśli by tak się nie stało, ja to robię z miłości, tak? I to jest to jakby... Okej, właściwa samoocena, bo to jest tak nazwany ten fragment. Kto z Was, mając sługę zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy ten wróci z pola, wejdź i zaraz siadaj do stołu. Czy raczej nie rozkaże, przygotuj coś na kolację, przepasz się fartuchem i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem Ty możesz zjeść i wypić. Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń? Tak i Wy, gdy wykonujecie wszystko, co Wam polecono, mówcie, jesteśmy marnymi sługami, wykonaliśmy to, co było naszą powinnością, tak? I... No właśnie, i tutaj znowu dla mnie jest ciężkie do przekazania to, bo rozumiem to z duchowej perspektywy, jednak ciężko to opisać słowami, tak? W pewnym sensie wiem, że Bóg wynagrodzi mi starania, a z drugiej strony tego nie oczekuję. I robię coś dla Boga, wiedząc, że On mnie kocha i On mi, i że Jego prawo działa, i że dajcie, a będzie Wam dane. Wiem to, ale na tym się nie skupiam. Po prostu chcę Mu służyć w czystości serca i tyle, nie? I to jest właśnie ta właściwa motywacja. No i to jest pewien aspekt. Właściwie no tak można powiedzieć z boku, aczkolwiek to jest mega istotne, ale z boku tego tematu, co mówiłem. I tak, i jak to podsumować, żeby teraz wszystko do kupy. Wiem, o co chodzi? Tak. Wiem, o co chodzi. Ale mówię. Ogólnie rzecz biorąc, gorąco zachęcam Was i siebie do pamiętania o tym właśnie, żeby wchodzić po prostu w ducha, w modlitwie. I są ludzie, którzy mają wszystko obcykane. Modlą się jak faryzeusz, oddają dziesięciny, tak? Dlatego ta motywacja serca, bo można modlić się, można czytać, można pościć, można, kurczę, dawać jałmużnę, no wszystko można zrobić po ludzku, w sposób, który ukierował nam cielesny umysł, a można robić połowę z tego w sposób duchowy, to można 1/10 z tego wszystkiego dobrego robić, ale poprzez duchowy umysł, ten właściwy, ten natchniony Duchem Bożym, i to przyniesie nam owoc, a to w ogóle nam już, to nic nam, do świeci, nie? I właśnie to jest sen w tym, że jeśli przychodzimy do Boga w modlitwie i naprawdę skłonimy się, jest taka pieśń, ostatnio tutaj grała w głowie, u Twych stóp to tu miejsce święte jest, pragnę przyjść i skłonić się, bo móc z Tobą być, to zachwyca mnie. Poszukajcie sobie na internecie. I to jest miejsce, nie? W którym nie trzeba wielu słów. Jest też mowa o westchnieniach, żeby po prostu Bóg słyszał westchnienia nawet. Nie trzeba wielu słów, nie trzeba tutaj kombinować głową, nie? Tylko zachować czyste serce i... No i ten duchowy umysł, nie? Myśl Chrystusowa, no to jest też myśl, ale wynikająca bardziej stąd niż stąd. Głowa jest do zrobienia ciasta, do jechania samochodem, do pracowania,
Do czego jeszcze jest głowa? Do kurczę, ubrania butów. Nie wiem, do czego jeszcze. Do mądrości świata. Do mądrości. To znaczy, ona jest i tak natchniona przez... Mamy mądrość w sobie, tak? I te czynności takie ludzkie i tak wychodzą z tej perspektywy, z, jakby z serca i mamy mieć tą mądrość taką zwykłą. Ale to jest tylko cielesna sprawa. I pychając się, że tak powiem, podchodząc w ogóle do rzeczy duchowych, ta głowa jest, no nie chcę powiedzieć bezużyteczna. Darek widzę, że gdzieś się zgubił, ale nie dziwię ci się. Okej. Znaczy, ja patrzę na to w ten sposób, że Bóg tworząc świat i człowieka zmienił, że to jest dobre. To znaczy, że jest Bóg tworzył. Ale myśmy odbiór mieli przez ducha, że duch zarządzał ciałem wszystkim. A utracąc z tego ducha, wyszliśmy w swoją zgodnicę, która jest w tym czasie. Tak, ja nie chcę nas tutaj obrazić, że my jesteśmy jacyś nietacy, nie? Tylko no właśnie ta... Tu jest ta kwestia właśnie, że ten skład. Jesteś odrodzony w duchu, polegaj na duchu i jego Bożym prowadzeniu, a nie na swoim uzdrowicy. Nie jesteś do życia swojego obrazku, tak. Tylko patrz na Boże. Dokładnie. Dzięki bardzo. Ale no dokładnie to jest to, co chciałem przekazać, tak? No, znaczy to jest, no bo to jest, ja powiem z doświadczenia, ja to od dawna bardzo dobrze wiem, ale w momentach, kiedy naprawdę siądę u stóp Jezusa, to sobie zdaję sprawę, jak rzadko z tego korzystam, nie, tak naprawdę. No może coraz częściej, no wydaje mi się, że rzadko, tak? Chwała Bogu, coraz częściej, coraz więcej i w szerszym obrazie, ale... No, rzecz w tym jest taka, że bardzo łatwo odbębnić swoje religijny sposób, a tą właściwą rzecz, malutką nawet, tyciutką by się wydawało, jakiś mały gest, ale wynikający z serca, z ducha, zapominamy, nie? No. Z ducha wydajemy owoc. Amen. A tutaj, no. Boży owoc. Także tak. Okej, to jak się rozumiemy, no to dziękuję za uwagę.